Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was szósty już odcinek z gry Tasty Blue. Dobra, dzisiaj kontynuujemy przygodę naszym zbuntowanym delfinem. Jak widzicie, ostatnie mapki nie szły nam zbyt dobrze. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na sześć gwiazdek, znaczy na sześć mapek zdobyliśmy tylko jedną gwiazdkę, więc to dość lamusersko. Mam nadzieję, że teraz się poprawimy odrobinę. No i co? Przechodzimy do gry. Okej, pierwsza mapka na dzisiaj nazywa się Dolphin Free, czyli wolny delfin, albo uwolnić delfina. I zaczynamy już jako całkiem spory delfin, bo mamy już 10,5 metra. Zjadamy sobie Great White Sharki, czyli rekiny. No i co? Jak zawsze pływają tutaj te wielkie walenie, płetwale i inne O nie! Tu jest jakiś ten. Odrzutowiec. Czemu te auta? Ja w ogóle nie rozumiem, kto wymyślił... Kto wymyślił auta podwodne? Co to w ogóle jest za jakaś... Za jakaś ściema? Możemy już zjadać te... Sperm Whale, czy jak to tam się zwie. Te autka są takie małe. Te rekiny też są takie małe. Kiedy będę mógł zjeść... O, widzicie, kraken. Całkiem spory jest. Więc musimy go zjeść jak najszybciej. Jestem ciekaw, kiedy odblokuje nam się kolejne poziomy. Wydaje mi się, że jak zjemy już te niebieskie... O, teraz powinno nam się odblokować już coś więcej, nie? Czyli to będzie jedyna mapka? To trochę słabo. Trochę słabo. O, dobra. Jednak się odblokowało, więc całkiem spoko. Musimy... Ja pierdolę, lotniskowiec. Tego jeszcze nie było. Dwa krakeny, lotniskowiec. Co to za potwór? To jest ta łódź podwodna. Same się zestrzeliły. Czy ja już mogę zjeść krakena? Nie. Nie mogę jeszcze krakena, ale myślę, że to już jest kwestią czasu. Tutaj zjadamy takie wycieczkowce, statki. Krakena już mogę zjeść, więc spoko. Kolejny, kolejny. Tylko te rakiety za mną latają. Gdzie te łodzie są? Dobra, one są naprawdę duże. Spróbujemy zjeść miasto, bo chyba znowu można zjeść miasto. Tak, zjedliśmy wszystkie domki. Już niewiele potrzeba do końca. O, dobra, zjadam już łodzie podwodne, więc to już jest końcóweczka. Już wygraliśmy. Ile gwiazdek? Jedna, więc start całkiem znośny jak na nas. Spoko, spoko. Dobra, tak więc kolejna mapka na dziś to Barracuda Breakfast. Zaczynamy. Dobra, zaczynamy, więc co tutaj ciekawego jest? Jest Dory i jakaś wielka barakuda. To jest barakuda na pewno. No i co? Mamy te parzydełkowce na dole, które parzą i w które nie chcemy raczej wpadać. Mamy tylko 20 cm. To jesteśmy naprawdę malutkim delfinem, który chyba dopiero co się... Ała! Urodził. O, dobra, mogę już zjadać żółte, więc już teraz powinno być dużo lepiej. Tylko gdzie są żółte? Nie ma, bo barakudy je zjadają. No kurde. Ale te żółte są już dużo większe, więc będę, nawet jeżeli dotknę tego parzydełkowca, to i tak będę rósł troszkę chyba szybciej niż na niebieskich rybkach. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, kiedy będę mógł zjeść te parzydełki? Bo myślę, że jak już damy radę zjeść to, co jest na dnie, bo jest ich naprawdę dużo, to wtedy już szybko pójdzie, zjemy tą barakudę, czy jak to tam się nazywało. I wygramy mapkę, ale no trochę jest to, no nie wiem, ciężkie. Może nie ciężkie, ale jest mało tego pokarmu, do tego te barakudy zjadają mi rybki. A do tego ja jeszcze wpadam cały czas w te roślinki, które właśnie tak jak teraz mnie ranią. Okej, mogę już zjadać roślinki, super, no i właśnie o tym mówiłem. Teraz jadłem wszystkie i barakudy już też zjadam, więc... Tak jak w każdej mapce, dochodzicie do momentu, w którym zjadacie wszystko. Niestety za długo mi to zajęło i nie dostałem żadnej gwiazdki, ale do tego już jesteśmy przyzwyczajeni, że jestem największym rakiem w tą grę. Ale tak czy siak. Okej, kolejna mapka to Treasure Ship i mamy 2,44 na jedną gwiazdkę. W sumie nie wiem, czy nie powinienem patrzeć, ile jest na trzy gwiazdki, ale tak już myślę, że mamy... Już wiemy mniej więcej, znamy moje umiejętności, wiemy, że powinienem celować chociaż w jedną gwiazdkę. Mamy bardzo mało, nawet nie widziałem, ile mieliśmy na początku, ale pewnie coś koło 10 cm. Może, nie no, nawet mniej. No i musimy zjadać tutaj złoto, monety, złoto, czachy. Czyli wiecie, jesteśmy gdzieś na rozbitym statku piratów. Znaczy nawet nie na statku, tylko no tutaj gdzieś się rozbił statek piratów, piratów i dlatego jest... Wszystko tutaj leży i no nie wydaje się na razie to mega trudne, bo wystarczy zbierać to, co leży na ziemi. Czyli wygląda to bardzo łatwo, wręcz bym powiedział. Ale zobaczymy, może potem się uruchomi kolejny stage tej mapki? Tak też się stało. Czy tu będzie coś, co będzie nam zagrażało? Tu są sztabki złota, okej. Kiedy będę mógł zjadać czapki?
come on, come on, come on. Tu jest nawet wszystko, tu jest. Tu leży wszystko. Mogę żerać czapki. No i takie mapki to ja lubię, bo tutaj nic mnie nie zrani. Więc mogę się popisać moim skillem w końcu. W zjadaniu rzeczy, które leżą po prostu na ziemi. Dobra, przejedziemy się pod nie, zjemy wszystko, co się da zjeść. Okej, zjadam już te wielkie bele. Ale przyspieszyłem. Już nie mogę latać po tym. Nie mogę, okej. Zjadłem wyspę, zjadłem kolejną wyspę. Tam jest jeszcze jedna wyspa, więc fajnie byłoby ją zjeść. No i co? I zaraz wygramy. Już powinienem wygrać. Szybciej. Statek zjadłem. No i... U dwie gwiazdki. Co ja zrobiłem tutaj? Dobra, kolejna mapka to... Taka mapka, której nazwy niestety wam nie przeczytam, ale mamy 3,47 na jedną gwiazdkę, więc spróbujmy. No nie, ja nienawidzę tego. Nie dość, że to jest ciężkie, bo nie potrafię wcelować nawet w to. No to jest strasznie monotonne. Ała. Dobra, mogę już zjadać te perłow... O kurde, no nie, znowu. Toż to jest głupota. Dobra, nie zjadam już perł, a zjadam całe te małe perłowce. Czemu ten jest zielony? Nie mam pojęcia. Aha, ale to już jest prawie końcówka. Dobra, spoko. Myślałem, że na tym się tak samo będzie rosło wolno jak na poprzednich, bo... No nie wiem, z 5 minut mi spokojnie zajęło, żeby urosnąć do takiego stage'a, gdzie mogłem zjeść te... Te pierniczone perły, raczej perłowce. Jak to tam się nazywa. Dobra, mogę już je zjeść i to już jest koniec. Ta mapka była potworna. Była bardzo długa. Znaczy 3 minuty 20, ale to wiecie, to jest taka nużąca rzecz, że robicie cały czas to samo praktycznie. Dobra, kolejna mapka na dzisiaj to bardzo krótka mapka z tego co wygląda, bo minuta 9 na jedną gwiazdkę tylko wystarczy. Więc co, zaczynamy od zjadania tutaj ptaszków. Krokodyl, wow. Krokodyla to jeszcze nie widziałem w tej grze, więc... Całkiem spoko, tylko muszę zjadać te ptaki, żeby urosnąć całkiem, dość szybko muszę urosnąć, żeby dać radę. Najlepiej to by było, jakbym zjadał po dwa ptaki naraz, a na razie nie zjadam nawet jednego naraz, bo jeszcze ci ludzie, którzy tu biegają... Okej, mogę zjadać już ludzi. Na razie tylko tych... A nie, mogę już wszystkich. Dobra, więc to już będzie szybka piłka. Zjemy sobie tutaj, tutaj, wszystko pojemy. Come on, come on, come on, come on. Dobra, tutaj krokodyl zjada resztę rzeczy, więc ja szybko tutaj poskaczę, pojem nurków, pojem beczki. Czy ja już mogę zjeść krokodyla? Raczej nie, ale już jesteśmy blisko, bo już jesteśmy prawie dużym delfinem. Znaczy już jesteśmy dużym delfinem, ale na krokodyla jeszcze to za mało. O kurde, chapnął mnie. Chapnął. No jaki on jest szybki. No zostaw mnie. Okej, mogę zjeść krokodyla i to już koniec. Tylko jedna gwiazdka. Ale tak czy siak, całkiem spoko. No i takie mapki to ja rozumiem. Szybko, intensywnie, a nie kurde 3 minuty zjadania pereł. Okej, kolejna mapka już ostatnia na dzisiaj to Barrel Stacks. Czyli mamy minutę 10 na jedną gwiazdkę. Dobra, pozjadamy trochę Nemo, ale jak ja nie ogarniam tego sterowania. Musimy właśnie, bo tutaj chodzi o... Czy najpierw musimy wyjeść wszystkie te, żeby móc zjeść te, no to ma jakiś sens, nie? Że macie takie poziomy. Trzeba było zjeść wszystko, co tam było, żeby dać radę zjeść te beczki. Tych jeszcze nie dajemy rady, ale musimy je przeskoczyć, tylko że coś mi nie wychodzi, dobra. Muszę zjeść tych Nemo tutaj. Come on, come on, come on, come on. Dobra, tutaj trzeba wskoczyć albo tak wysoko, albo rozwalić to. Nie wiem, czy był sens wracać po te małe te. Nie było raczej. Dobra, tutaj pięknie to zrobiliśmy. No come on. Tam się człowiek stoi na beczkach. Łopsz. No spadnij. Łopsz. Serio nie spadł. Dobra, zjedzmy tu wszystkie. Czekajcie, co jeszcze możemy zjeść? Dobra, możemy zjeść człowieka, możemy zadać już teraz te beczki, więc to już raczej jest chyba koniec gry. Potem zjemy pewnie drzewa. I to będzie wszystko, to będzie wsio, bo już jesteśmy naprawdę sporym delfinem, tylko które drzewa możemy już zjeść? Tamto drzewo mogę zjeść. O, dobra, no i już te możemy też, te. Pięknie. Zero gwiazdek? Szybko to robiłem. Dobra ludzisko, na dzisiaj też by było wszystko. Mam nadzieję, że jak zawsze wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba i czekajcie na więcej. Trzymajcie się. Pa, pa.